drodzy, stoję przed ewangelickim kościołem w Pyskowicach. Kościół i zbór ten ma swoją historię. Powstał on w 1895 roku. Niedaleko stąd, bo w Zbrosławicach, jest jedna z pierwszych kolebek protestantyzmu. Zbory te i inne zbory chrześcijańskie nie istniałyby, gdyby nie pewne wydarzenie w Jerozolimie prawie sprzed 2000 lat, podczas Zielonych Świąt. Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii Jana z 14 rozdziału. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem z wami przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Te słowa Jezus wypowiedział do swoich apostołów, do swoich uczniów, mówiąc, że pośle im Pocieszyciela, Ducha Świętego. Drodzy, początki Kościoła są, myślę, znane nam. Początek to zesłanie Ducha Świętego, bardzo ważne święto w naszych kościołach chrześcijańskich. Jak do tego doszło? Doszło to w święta Zielonych Świąt, kiedy wszyscy razem byli zebrani w jednym miejscu. Jak podają Dzieje Apostolskie, kiedy powoływano 12 apostoła, apostołowie byli zebrani w pewnym budynku na piętrze. Był tam Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub Alfeuszowy, Szymon Zelota, Juda Jakubowy, a również Matka Jezusa i bracia Jego. W domu zebrało się około 120 osób. A więc pierwszy Kościół, można powiedzieć, liczył 120 osób. Jaką dzisiaj my, drodzy, wartość przedstawiamy? Ich było 120. Kościoły mogą mieć wielu parafian, mogą mieć dwóch parafian, czterech parafian, ale Jezus powiedział: tam, gdzie dwaj albo trzej zebrani w imieniu moim, ja jestem pośród nich. Jaka jest idea pierwszego Kościoła? Głosić Słowo Boże. Możemy głosić Słowo Boże wtedy, kiedy tak naprawdę jest nas Duch Święty. Dlatego też, drodzy, jesteśmy świątynią Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Pocieszyciela, który posyła nas w świat z misją głoszenia Słowa Bożego o przebaczeniu grzechów i usprawiedliwieniu z wiary. Zapraszam was serdecznie na najbliższe nabożeństwa w niedzielę.